Witam was wszystkich, ja jestem Vincenzo, a to jest pierwszy vlog, który chcę kręcić i pierwszy vlog z serii, które chcę kręcić. Natomiast najpierw będą sprawy organizacyjne, a potem będzie właściwa część, tak jakby, czyli to, o czym będę chciał mówić. Natomiast czegoś tu brakuje, prawda? Skoro mamy święta, to powinno coś być. Nie mam czapki Mikołaja. Nie, to nie jest najlepszy pomysł. To się nie sprawdzi. Witam wszystkich ponownie. Będzie bez rekwizytu świątecznego, ponieważ czapka ze złotą, czerwoną, złotą gwiazdą radziecką raczej nie jest aż tak świąteczna jak czapka Mikołaja, a ja niestety nic innego nie mam. Chyba że zaliczyć koc. Nie, nieważne. Dobra, a więc o co chodzi? Najpierw sprawy organizacyjne. Mianowicie, co się dzieje i co będzie się pojawiało. Chciałbym, abyście pod tym filmem napisali, jakiej rzeczy mam poświęcić największą uwagę. Może to być... co chcielibyście zobaczyć po prostu? Muszę wiedzieć, jakie są wasze w zasadzie żądania, jeżeli można to tak nazwać. Abym mógł się tym w pełni zająć. A teraz... tak, to była sprawa organizacyjna. A teraz co do tego właściwego tematu, o którym chciałem porozmawiać. Tam. Okej, a więc tak. Jestem jeszcze trochę przeziębiony, ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało aż tak bardzo i że nie pobijecie mnie i że się nie przeziębicie. Bardzo śmieszne, prawda? Nie. Ale nie przejmujmy się tak bardzo. Trzeba zacząć robić różne dziwne rzeczy. Muszę znaleźć ogólnie lepsze miejsce do nagrywania, ponieważ tutaj muszę strasznie wysoko podnosić ręce, aby wyrażać siebie, a kiedy będę machał nimi pod spodem, pod ekranem, to będzie to słabo widać. No ale nieważne. Przejdźmy do rzeczy. No wiecie, co jest tematem dzisiejszym, który chciałem poruszyć? YouTube, oczywiście, ponieważ każdy pierwszy vlog musi mieć jakiś tam temat ogólny. Czyli... o co chodzi z YouTube'em i co się dzieje i dlaczego tak to wszystko wygląda. Miałem kilka spostrzeżeń, które chciałem się podzielić i mam nadzieję, że nie będzie was to bolało, że obejrzycie to w miarę z jakimś zaciekawieniem i jeżeli macie jakieś kwestie, które chcielibyście poruszyć, to też możecie pisać w komentarzach. Naprawdę je czytam. Naprawdę. A więc tak. Pierwsza rzecz. Dlaczego jest tyle YouTuberów, którzy mają tak wiele filmów i nie mają widzów? Kwestia jest taka, moim zdaniem, że takich ludzi jak ja na YouTubie jest bardzo, bardzo dużo, którzy mają całkiem sporo widzów, bo jak dla mnie 3000 widzów ponad to jest niewyobrażalna liczba, której nawet sobie nie byłem w stanie pomyśleć, kiedy zaczynałem to wszystko robić. Natomiast ci, którzy się tak jakby wybili, którzy mają te kilkadziesiąt tysięcy, jest już mniej. Chodzi o to, żeby znaleźć sobie jakąś taką niszę, którą się trafi i dzięki której można wyjść, bo popatrzcie na tych wszystkich ludzi. U tych ludzi jest jedna rzecz, którą widzowie oglądają tak w zasadzie, a reszta filmów jest tak przy okazji. Niektórzy kilkadziesiąt osób lubi ten film, kilkadziesiąt lubi ten, ale na przykład na moim kanale większość z was jest zapewne dla czarnej historii. Zdaję sobie z tego sprawę i przepraszam, że cały czas nie ma, ale tak mi ciężko to ogarnąć, nie wiem co się dzieje, nie wiem dlaczego. Ale będzie, naprawdę, tylko nie wiem o co chodzi z moim życiem. Ale jeszcze tego nie skreślajmy, teraz myślałem, aby zająć się czymś, ponieważ czarna historia jest bardzo, bardzo pracochłonna. Czy kiedy ją skończę, czy nie zająć się czymś takim jak... wrzuciłem filmik pod tytułem Logika w Minecraft. Był to test swego rodzaju, który zadziałał, tak więc spodziewajcie się więcej filmów tego rodzaju. Nie jest to... ciężko określić, o czym to było. Ale właśnie w ten coś raczej będę starał się kierować. Natomiast, a co do tej reszty filmów, którzy każdy kręci, to one mają tam po 200, 300, 400 wyświetleń. Tak więc jest jeden główny nurt, który ludzie patrzą, a resztę tak zlewają trochę tak pobocznie. Nie jest to zbyt ważne dla nich. I tego chciałbym uniknąć, przynajmniej ja. I mam nadzieję, że każdy, kto kręci na YouTubie, też chciałby uniknąć takiego faktu, że będzie kręcił filmy, których nikt nie będzie oglądał. I stara się znaleźć swoje miejsce.
Natomiast dlaczego akurat teraz jest taki rozkwit tego i tak dalej? Podejrzewam, że to dlatego, że YouTube wprowadził opcję partnerstwa dla Polski i jest to od niedawna. No, w stosunku do innych krajów naprawdę niedawna. I może dlatego tak teraz Polska się zdobywa swoją scenę na YouTubie. Natomiast jeszcze kilka kwestii. Jest tu ban kwestia numer jeden. O dziesiątkach ludzi, którzy kręcą filmy z Minecrafta i dzięki temu mają wiele widzów. I tyle. W zasadzie taka jest ich bardzo rozbudowana historia. Kolejna rzecz. Adnotacje w filmach. Wiem, głupi temat, być może się wydaje, że jest głupi, ale chciałem to poruszyć, ponieważ jak oglądam jakiś film, strasznie mnie denerwuje to, że muszę klikać ten i wyłączać adnotację w filmie, ponieważ strasznie mnie denerwuje. Tu się pojawia paf, 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 paf. Kliknij, lubię to, jeżeli osiągniemy 500 łapek, to wstawię swoje nagie fotki, czy coś w tym rodzaju. Różnie, ludzie nagrywają to w różny sposób i przekazują różne informacje, byle tylko zdobyć tą łapkę w górę. Cudownie, łapka w górę. Tak, za łapkę w górę nie ma kasy z partnerstwa, jakby ktoś się pytał. Tak więc nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, dlaczego aż tak bardzo zależy im na tych łapkach. Jak dla mnie to jest ocena, czy komuś się film podoba, czy nie. To nie jest stosunek i jak wiele łapek w górę, tylko stosunek ilości łapek w górę do łapek w dół powinien być raczej tym wyznacznikiem jakości filmu. No ale cóż, jakoś tak to wygląda. Dlatego w moich filmach nie ma adnotacji. Dlatego jeżeli chcę coś ogarnąć, to piszę to w komentarzu pod filmem albo piszę w opisie, a nie wstawiam, nie wrzucam w film, bo to jest strasznie denerwujące, kiedy trzeba ciągle to klikać i wyłączać i inne takie rzeczy. No, tak więc to był kolejny temat. Jeżeli ktoś ma jakieś inne zdanie, to proszę bardzo się na ten temat wypowiedzieć. A teraz kwestia numer 3 pod tytułem: chciałbym zacząć kręcić filmy, ale nie wiem ile się zarabia na YouTubie. Czy to jest w takim razie dobra rzecz, czy niedobra informacja dla tych ludzi? Nie zaczynajcie kręcić, jeżeli chcecie zdobyć partnerstwo. Partnerstwo zdobywa się, moim zdaniem, partnerstwo powinno się dostać jako bonus do tego, co się robi. To nie powinno być waszym celem, aby uzyskać partnera i dzięki temu zacząć zarabiać. Bo po pierwsze, te kwoty nie są wysokie, naprawdę. To nie jest fortuna. Chociaż można wyrobić sobie naprawdę duże zarobki z YouTube'a, kiedy się poświęci temu całe swoje życie i zamiast chodzić do pracy, będziesz kręcił filmy na YouTube'a. Niektórzy tak robią, jest kilkanaście pewnie osób, tak sądzę, i to z Polaków, którzy mogą tak robić. Nie, naprawdę, nie rozumiem ludzi, którzy kręcą filmy dla kasy, bo jest to bezsensowne. To traci całą swoją magię. Ale jakoś tak boli mnie to dosyć. I jeżeli ktoś chce dostać partnera, a go nie dostaje i strasznie z tego powodu płacze, to absolutnie nie jest mi takiej osoby żal. Ponieważ mi partner został proponowany, tak długo mi pikali tym komunikatem dołącz do nas, że po prostu można było oszaleć. No ale teraz dzięki temu mogę przynajmniej wstawiać własne miniatury filmów. Tyle na razie z tego, co chciałem powiedzieć. Mam wiele tematów, na które chciałem porozmawiać. Pytanie tylko, czy wy chcecie mnie słuchać? Jeżeli ja chcę opowiadać, to czy wy będziecie słuchać tego, co ja mówię? Bardzo chętnie posłucham, przeczytam wszystkie komentarze, jakie tutaj wstawicie, bo jestem ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. I to chyba na razie tyle. W takim razie trzymajcie się ludziska, piszcie komentarze, ponieważ to jest film, na którym bardzo mi zależy na opinii, abym wiedział, w jakim kierunku się skierować. Cały czas trzymajcie się w te święta jakoś. I nie wiem, czy zobaczycie ten film w pierwszy czy w drugi dzień świąt, ale mam nadzieję, że jesteście aktualnie w bardzo dobrym humorze z powodu wszystkich prezentów, z powodu całej atmosfery, która niezbyt mi się udała. Gdzie tu jest? O, gwiazda. Prawdziwy Rosjanin, tak jest, rodowity. Ale to by było na tyle. W takim razie trzymajcie się ludziska, papaśki, ja się zmywam. Do usłyszenia i miejmy nadzieję, że coś się uda ogarnąć.